Inicjatywa zrodziła się w Belgii i w Holandii. Tam odbyły się pierwsze takie akcje na samym początku epidemii. Jest to formuła środowiska estrady, czyli techników scenicznych, aby podziękować osobom, które w tym momencie chronią nas i walczą z epidemią, czyli z personelem medycznym. W ten sposób chcemy podkreślić naszą wdzięczność dla nich, jak i też zwrócić uwagę na to, że nadal powinniśmy wspierać zbiórki, czy to WOŚP-u, czy Się Pomagam, czy konkretnych szpitali, aby wesprzeć ich starania, po prostu ich codzienną pracę, ponieważ jest szczególnie 1 maja w Dniu Święta Pracy. W Krakowie, tak jak w całej Polsce, akcja odbędzie się o 21:30. Kraków jest jednym z ponad 80 miast w Polsce, który bierze udział i w Krakowie jest to kilka miejsc w naszym mieście, które będzie oświetlone. Będą pokazy świetlne, pokazy laserowe, multimedialne. Można szczególnie obserwować niebo nad Nową Hutą, nad centrum, nad Balicami, bo w tamtych miejscach firmy będą wykonywać pokazy świetne.